Dzień dobry i dobry wieczór. Jacek Rakowiecki, Obywatele News. 26 marca, czwartek. Muszę powiedzieć, jeden z najdziwniejszych dni, nie tylko w tym roku. Wydaje mi się, że chyba w moim życiu nawet, choć nie było wcale takie krótkie i uczestniczyłem albo byłem świadkiem w bardzo wielu rzeczach, które w Polsce się w ciągu ostatniego półwiecza działy. Dziś obraduje dziwny Sejm na sali plenarnej 41 posłów. A cała reszta rozsiana po 11 innych salach. Ten Sejm ma podobno przyjąć zasadę, że od tej pory nie będzie już Sejmem obradującym na ulicy Wiejskiej w Warszawie, tylko będzie się ze sobą kontaktował przez internet za pomocą haseł. Tak się będą odbywały głosowania w sprawach, które są śmiertelnie poważne dla nas wszystkich. Dla mnie, dla ciebie, dla pana i dla pana Wojciecha Kinasiewicza, który jest moim gościem, a jest gościem, ponieważ dzisiaj również na ulicach Warszawy demonstrowali nielicznie, ale w sposób widoczny, bo ulice Warszawy są puste, tak jak w większości polskich miast, obywatele RP byli w trzech miejscach. Byli na Marszałkowskiej przy Rotundzie, gdzie dziękowali lekarzom i służbie zdrowia. Byli pod Sejmem. Z hasłem żądamy politycznego rozejmu w walce z epidemią i byli wreszcie na Nowogrodzkiej, słynnej, żeby nie powiedzieć osławionej ulicy pod siedzibą PiS, gdzie mieli bardzo najbardziej lakoniczny transparent pull up idioto. Wojtek, o co chodzi? Dlaczego to zrobiliście? Przede wszystkim dzień dobry, dobry wieczór. No jesteśmy, jak powiedziałeś, w dramatycznej sytuacji, w takich okolicznościach, w jakich znajdujemy się, żaden rząd, bez względu na to, czy jest dobrym rządem, czy jest słabym rządem, jak ten rząd, sam sobie nie poradzi. Po prostu nie ma żadnych szans. W takiej sytuacji potrzebna jest współpraca naprawdę wszystkich ze wszystkimi. Potrzebne jest polityczne zawieszenie broni. Po to, żeby było pełne zrozumienie, po to, żeby można było instytucjom państwowym no przynajmniej na jakiś czas zaufać. Te instytucje państwa, z którymi mamy w tej chwili do czynienia, czyli większość parlamentarna oraz rząd, prezydent, przez ostatnie 4 lata powtarzali, że jest wspaniale i cudownie. I dobrze im się rządziło w tym stanie rzeczy. Natomiast nie mieli żadnej szansy, żadnej, zmierzyć się z żadną sytuacją kryzysową. W związku z powyższym nie mają żadnego doświadczenia. A co dalej idzie, a co za tym idzie? Ja jestem jednym z 38 milionów obywateli tego kraju. Ja tej władzy po prostu za grosz nie wierzę. Przepraszam, przerwę ci, bo równocześnie mamy chyba do czynienia z dużą mobilizacją opinii publicznej, tych w pewnym sensie umownie mówiąc 38 milionów Polaków, gdzie na przykład jeżeli ludzie organizują nawzajem pomoc sobie, tak? Sobie, ale też niestety potwornie niedomagającej, niedoinwestowanej służbie zdrowia pomagają, nikt nie pyta o poglądy polityczne, prawda? Jeżeli są zrzutki, jeżeli są różne tego typu rzeczy, tu już coś się zaczęło dziać, natomiast nie dzieje się wyżej. Z takim postulatem dzisiaj wystąpiliśmy, łamiąc zupełnie świadomie obowiązujący zakaz organizacji zgromadzeń. Ale też, przepraszam, przerwę, bo jednak zrobiliście to rozsądnie. To znaczy nie było was wielu, utrzymywaliście dystans, mieliście maseczki na twarzach, prawda? Tak, zachowaliśmy wszelkie środki zalecane bezpieczeństwa. Na ulicy staliśmy w odległości dużo większej niż zalecane 2 metry, wszyscy mieliśmy maski, wszyscy mieliśmy rękawiczki, no tak już jako anegdotę mogę powiedzieć, że teraz trzeba było policjantów uprzedzać o tym, żeby się nie zbliżali do nas. Mówię o tym, że zrobiliśmy to z pełną świadomością, również ze świadomością ewentualnego poniesienia konsekwencji prawnych z tego tytułu, a przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Zrobiliśmy to dlatego, że sytuacja jest na tyle trudna, że uznaliśmy, że
że musimy to zrobić po prostu. I opozycja przy, niestety, przy całym zaangażowaniu, jakie w tej chwili obserwujemy, przy głosowaniu tej pierwszej specustawy koronawirusowej, dała się większości PiS-u zwyczajnie zaszantażować. My oczekujemy, że role się odwrócą i że w tej chwili opozycja będzie w stanie wystarczająco mocno postawić przed podobnym swego rodzaju szantażem PiS-owską władzę. Czyli wezwać do tego rozejmu politycznego, o którym mówiłem, wezwać rzeczywiście do pełnej współpracy, wezwać do podzielenia się współodpowiedzialnością za i za ten obecny kryzys, i za przyszłe skutki tego kryzysu. Konkretnie oczekujemy rzeczywistych działań, a nie tylko apeli, zmierzających do wprowadzenia konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego. W Konstytucji zapisane są gwarancje dla obywateli również w takich nadzwyczajnych sytuacjach. Ta Konstytucja jest po to, żeby chronić obywateli. Teraz widać to dobitnie. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego kładzie na państwo określone obowiązki. Daje obywatelom narzędzia dochodzenia roszczeń z powodu szkód, jakich doznają lub doznali na skutek i tak faktycznie wprowadzonego stanu nadzwyczajnego, bo on faktycznie obowiązuje. On nie obowiązuje formalnie. Domagaliśmy się również tego, żeby pewne istotne dla ustroju państwa sprawy odłożyć na czas spokoju, większego spokoju. A między innymi wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No, nie mówiąc o wyborach prezydenckich oczywiście, jak rozumiem. Po pierwsze, porozumienie, zawieszenie broni. To nie oznacza kapitulacji. To oznacza klasyczne zawieszenie broni. Na jakiś czas, być może do odwołania, po prostu przestajemy się bić. Wybory, no przecież, jeżeli one mają się odbyć 10 maja, to nie będą żadne wybory. To już widać gołym okiem. Znaczy ich po prostu nie, znaczy one się odbędą tak, jak się odbywały w latach 70. Tak jak się odbywają w Rosji, tak jak się odbywają na Białorusi, tak jak się odbywają w Turcji i na Węgrzech. One się odbędą formalnie. Być może nawet tam będzie dwóch lub dwoje kandydatów, nie mam bladego pojęcia. Natomiast ja mogę tu i teraz już zadeklarować, że jeśli nic nadzwyczajnego kolejnego się nie wydarzy, to ja po prostu w tych wyborach nie wezmę udziału. No i to... Ja je to po prostu jasne, zwyczajnie. Nie wzięłoby udziału kilkanaście procent uprawnionych obywateli. Ja je po prostu zbojkotuję, tak jak bojkotowałem wybory, które odbywały się w latach 80. Więc te wybory to są na końcu tego rozumowania. Nie, ale oczywiście, że są na końcu, ale są gdzieś w centrum logiki, jak rozumiem waszej. To znaczy, że trzeba pewne sprawy polityczne, stricte polityczne, odłożyć na bok, bo właśnie mamy sytuację stanu nadzwyczajnego, nawet jeżeli nie został tak formalnie nazwany. Natomiast, że jest cały ogromny obszar bezpieczeństwa obywateli na każdym poziomie, od zdrowia po pracę, tak, który nie musi wcale podlegać politycznym sporom, a jeżeli to tylko dyskusjom merytorycznym ekspertów, fachowców, brać pod uwagę doświadczenia innych krajów i tak dalej, i tak dalej. I tu się można dogadać, nawet jeżeli bardzo się nie lubimy z powodów politycznych, prawda? Dobrze rozumiem tę filozofię. Dogadać to chyba za dużo powiedziane. No tak. Trzeba to wymusić. I rolą opozycji jest, żeby to po prostu wymusiła.
To jest bardzo niewygodne dla PiS-u, to jest oczywiste, ale Platforma Obywatelska przechodziła kryzys. Nie tej klasy kryzys, ale przechodziła. Tam jest jakaś ciągłość instytucjonalna, jak można sobie w takim kryzysie poradzić. Zbrodnią, nie grzechem, zbrodnią Morawieckiego będzie nieskorzystanie z tych doświadczeń. Zbrodnią Morawieckiego na narodzie polskim będzie nieskorzystanie z rad ekspertów, którymi dysponuje opozycja, bo przecież nie dysponuje nimi obóz rządzący. Powiedziałeś o współpracy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że współpracy, tylko że tę współpracę mogą zapewnić politycy opozycji, a na pewno nie politycy PiS-u, którzy tę współpracę z Europą zerwali. Dziękuję. Myślę, że do tego będziemy jeszcze wracać. Mam nadzieję, że reagując na to, co się zacznie dziać w związku z tym, z waszym apelem, a nie tylko narzekając, że nic się nie dzieje, choć tej opcji też niestety nie możemy całkowicie odrzucić.